Platforma Obywatelska obiecywała w programie wyborczym legalną aborcję do 12 tygodnia. Projekt ustawy posłowie złożyli już w Sejmie. Są przeciwni referendum, przy którym upierają się liderzy trzeciej drogi. Dotyczy to kobiet młodych, prawda, w tym wieku rozrodczym. I dlaczego ktoś z innej granicy wiekowej właściwie miałby tutaj decydować o podjęciu takich działań, które zamykają drogę? W sukurs przyszedł im prezydent Andrzej Duda, który zapowiedział wprost. Na takie nawet powszechne badanie opinii publicznej odpowie negatywnie, bo nie. Więc zdaniem parlamentarzystów Platformy nie ma sensu dążenie do referendum w tej sprawie. Przypomnijmy, aborcja w Polsce jest możliwa tylko w przypadku ciąży będącej następstwem gwałtu oraz zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety. Trybunał Konstytucyjny ponad 3 lata temu zaostrzył prawo aborcyjne, wykluczając trzecią przesłankę, czyli nieodwracalne wady płodu.